Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Japana zjadam. Dzisiaj mamy w tle jednego z moich kotów, który lubi sobie czasem łapać ptaki na ścianie, albo listki sobie łapać, albo wąchać, jak ostatnio widzieliście. W każdym razie tak, dzisiaj znowu nie jest pizza, bo tak samo znowu czekam na nią. Ale dzisiaj będzie zestaw z okazji Halloween, mam specjalny zestaw. Jeszcze wcześniej mam ogłoszenia parafialne, bo zamieniam się w poszukiwacza, w zasadzie zbieracza pytań. Stwierdziłam, że zrobię w końcu film 50 faktów o mnie. Fajerwerki. I postaram się zrobić film w stylu pytania i odpowiedzi. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, albo na przykład właśnie fakty o mnie, których chcecie się dowiedzieć, to piszcie pod tym filmem, albo na przykład na Facebooku. Ja też spróbuję taką notkę wrzucić na Facebooka. Ludzie, zbieram pytania! I będę je zbierać tyle czasu, aż będę miała tą pulę faktów i pulę pytań. I tak jak obiecałam mojemu ukochanemu Instagramowi, pozdrawiam was serdecznie za to, że mnie śledzicie, że mnie obserwujecie i że piszecie mi komentarze i dajecie mi lajki, serduszki. I w ogóle jest super szczęście. Więc oczywiście pozdrawiam was serdecznie, ściskam was mocno i dziękuję za to, że jesteście. A tą małą cząstkę, która jeszcze nie jest ze mną na Facebooku albo na Instagramie, to zapraszam serdecznie do siebie. Wszystkie linki, które będziecie potrzebować, znajdziecie jak zwykle na dole w opisie. Ale koniec tego gadania, bo pewnie już wszyscy myślą, Boże, zaraz wyłączę ten film, jak nie przestanie gadać. Dzisiaj mam zestaw halloweenowy, jak już wcześniej wspomniałam. Jest to trochę coś podobnego do Neru Neru Nerune, ale w halloweenowym wydaniu i w zupełnie innych smakach. Ten zestaw jest taki super zbustowany, ma dwie dodatkowe saszetki, które tutaj jest napisane. Jedna to jest taka, która dodaje jeszcze więcej piany, a druga to jest taka, która nie wiem, czy zmienia smak, czy go jakoś tak podrasowuje. Chyba zwykle takie błyskawice oznaczały bardziej kwaśne. W każdym razie jest po prostu super zupgrade'owane, no i dokładnie na Halloween. I z tego co widzę, jest to o smaku coli. A tych, którzy krzyczą, że to jest sama chemia i tak dalej, uprzedzam od razu, że jak zwykle w zestawach Kracie tu jest taki zielony kwiatuszek z znaczkiem 0 i to oznacza, tutaj zresztą też jest napisane, że to oznacza, że nie zawiera konserwantów, sztucznych barwników ani sztucznych aromatów. I dodatkowo akurat w tym zestawie jest kalcium, czyli wapń. Zdrowe kostki! Tutaj właśnie macie ten znaczek informujący o braku konserwantów, a tutaj oczywiście o tym, że jest tu wapń. Tu jest cola, co oznacza, że jest to smak coli. No i oczywiście te dwie informacje o zmianie jakiejś tam pienistości i dodanie jakiegoś nowego smaku. Z tyłu jak zwykle jest instrukcja. Tutaj macie też podaną ilość kalorii. Oczywiście wszystkie dokładne zdjęcia tyłu, przodu znajdziecie u mnie na blogu, a link do bloga jak zwykle w opisie. Po drugiej stronie jest dokładna instrukcja i tutaj w takiej ramce specjalnej halloweenowej macie dwie różne saszetki. I tutaj jest bardzo ciekawa sprawa na dole. Dla tych wszystkich, którzy myślą, że jak jest piana, to w ogóle dzieje się magia, chemia i same straszne rzeczy, to tutaj wyjaśniają, jest chyba pytanie, skąd się bierze piana albo dlaczego się pieni, i tu jest odpowiedź, że jest to po prostu soda z kwaskiem cytrynowym, czyli normalne rzeczy, które macie w domu i nie szkodzą wam w innych sytuacjach, i jak połączy się właśnie kwasek cytrynowy z sodą, doda wody, to wtedy to się zaczyna pienić i cała magia, że tak powiem, rozwiązana. Otwieram pudełko i jak zwykle wita nas piękna foremka. Tutaj od razu mamy miarkę, którą możemy sobie oderwać. I saszetki mamy tak, z numerem 1, z numerem 3, z numerem 2. I te dwie magiczne saszetki, które są specjalnie do tego zestawu, które dodają super fancy rzeczy. Oczywiście dalej jest łyżeczka. No i tak jak mówiłam, tacka z miarką. Przyznam wam szczerze, że jestem w wielkim szoku i na razie bardzo się cieszę, bo w Neru Neru Nerune nigdy chyba nie było więcej niż dwie albo maksymalnie 3 saszetki, a tutaj mamy ich aż 5 i w ogóle mnóstwo mieszania, więc dla fanów saszetek, ui, tapiajmy się w saszetkach. Łamuję sobie miarkę i do tacki bez gwiazdki wsypuję saszetkę z numerem 1, czyli tą zieloną. Pachnie jak taka bardzo, bardzo dziwna cola, w stylu, że czuć delikatnie nutę coli, ale nie jest to to samo co zwykle, jak tutaj są zestawy z kolą, więc dziwne. I dodajemy do tego jedną miarkę wody. O, jaki piękny kolor zielonej papki. No cóż, halloweenowy jak najbardziej w klimacie. Wygląda to troszeczkę jak taki glut wiedźmy. Teraz trzeba to dokładnie wymieszać. Zobacz, jak się ciągnie. Boże, jaki genialny zestaw na Halloween. A to jest dopiero początek, naprawdę. I teraz, jak już to jest wymieszane, to bierzemy saszetkę z numerem 2 i wsypujemy ją do zielonego glutka. Tym. Proszę Państwa, co się stanie? Sprawdźmy. O, jest strasznie gęste, muszę mocno trzymać i zmienia kolor na jakiś mięsny, znaczy mięsny taki kolor skóry, mam wrażenie. Jest strasznie gęste i zobaczcie, jak mocno się pieni, po prostu przyczepiło mi się do łyżeczki. Ale genialne. Ten zielony jakoś tak, nie wiem, miał dla mnie większy sens, jeżeli chodzi o Halloween, a to jest takie trochę bardziej niepokojące, taki kolor skóry. Okej, jak mamy tą piankę, unosi się teraz piękny zapach coli. Teraz bierzemy saszetkę z numerem 3, jak już to oczywiste. I pod numerem 3, jak zwykle, mamy cukierki. Mamy parę różnych rodzajów. Tu są gwiazdki, nie, w zasadzie mamy tylko dwa rodzaje. Są gwiazdki i takie jakieś śmieszne kółeczka. I teraz w takiej postaci mamy smak coli i możemy zjeść sobie ze 2 łyżeczki takiej pianki, a potem dodamy te 2 pozostałe saszetki. Nabieram sobie na łyżeczkę trochę tej pianki, tak jak w Neru Neru Nerune, i maczam w cukierkach. Wow! I mam taką oto piękną gwiazdkowo-piankową łyżeczkę. Zobaczę, jak smakuje podstawowa wersja. Całość na pewno jest piankowa, na pewno jest o smaku coli, ale te cukierki są dosyć twarde i bardzo ciężko się je gryzie. Dla mnie akurat trochę bardziej przeszkadzają niż pomagają, o wiele bardziej wolę takie jakby pokruszone lizaki albo coś drobniejszego po prostu, co jest łatwiejsze w pogryzieniu, bo tak po prostu bardziej się skupiłam na tym, żeby zjeść te cukierki w końcu, niż na tym, jak to smakuje. Więc wezmę sobie trochę pianki samej i spróbuję. Jest pyszna. Bardzo intensywnie kolowa, trochę kwaśna, troszeczkę chrupie, ale jest bardzo zwięzła. To nie jest ta pianka w stylu takich bardzo mokrych. Na przykład jak robiłam w zestawie Gumi Tsureta, to tam ta pianka była taka wodnista, że za 2 minuty to w zasadzie ona już była wodą, a ta jest bardzo zwięzła i taka, że czuć, że to jest taka gęsta piana i dla mnie to jest przepyszne. A teraz jak smakują cukierki? Są to dosyć twarde, pudrowe cukierki o najbardziej przybliżonym w smaku w zasadzie do gumy balonowej, ale nie jest to jakiś szał, nie jest to jakieś super pyszne, tylko to są takie naprawdę twarde cukierki i takie, no nie wiem, zupełnie mi nie podchodzą. Zjadłabym całą tą piankę, ale bez tych cukierków. Ta pianka jest super, zjem jeszcze trochę, w razie jakby się zmienił smak przy tamtej drugiej saszetce. Więc samą piankę, jadłabym. Ale przyznam, że jest to trochę inny smak coli niż u nas, bo jest taki mniej kofeinowy. U nas mam wrażenie, że dodają taki aromat kofeiny, który ja akurat bardzo lubię, bo on tak wzbogaca ten smak i jest taki bardzo intensywny, a ten jest taki cola dla dzieci, bardzo delikatna. Okej, ale lecimy dalej, bo jeszcze mamy 2 saszetki do dodania. Wsypię najpierw tą czarną saszetkę, bo ona nie wymaga dodania wody. Uwaga, wsypuję. Jest delikatnie różowy ten proszek. A pachnie w zasadzie też jak cola, tylko troszeczkę inaczej, więc mam nadzieję, że nie zmieni tego smaku zupełnie. I wymieszam to teraz. Wow, ale gęste. I nie wiem, czy widzicie, ale zaczęło zmieniać kolor na taki bardziej różowy już niż skórny. I teraz zrobiło się jeszcze bardziej gęste. I dodam teraz drugą saszetkę. I ta saszetka powoduje, że jest więcej piany albo jest bardziej pieniste, nie wiem, coś w tym stylu. A do niej trzeba dodać 1 miarkę wody. Więc wsypię saszetkę. I dodam jeszcze 1 miarkę. Widać od razu robi się biała piana, czyli tym razem nie zmieni koloru, ale po prostu chyba doda więcej takiej puszystości może, coś w tym stylu. Trochę trudno się to miesza. Ale dam radę, co to dla nas, słuchajcie, już 31 odcinków. Nie jedno się mieszało, nie? Ale fajnie, mam wrażenie, że teraz ma taką delikatniejszą konsystencję, może jest troszeczkę bardziej płynna. Tylko delikatno. Ale super, więcej piany, więcej piany. I teraz tak samo biorę tą pianę i maczam ją w cuksach. O nie, widzicie, ona jest o wiele bardziej rzadka i teraz mi pobrudziło opakowanie. W każdym razie zaraz spróbuję, jak to smakuje. Dum dum dum, kolejna łyżeczka i kolejna zmiana smaku, zobaczymy. O kurczę! Ej, ale jaja! Po raz pierwszy coś takiego czuję. Po raz pierwszy w tych zestawach, bo tak spróbowałam tej piany i myślę sobie, co się zmieniło? Może jest trochę bardziej kwaśne? Nie mam pojęcia. I dopiero jak to zjadłam, to poczułam, że to jest pikantne. Dodało chili albo coś takiego. Boże, to jest niesamowite. Spróbuję teraz samej piany, ale jaja. Ale super! To jest po prostu... To nie jest mocno pikantne, ale na końcu właśnie czujecie taki delikatną pikanterię, że coś tam na tym języku zostaje. Jest to niesamowite i jestem zaskoczona po prostu na maksa, bo w życiu się tego nie spodziewałam. Szczerze mówiąc, spodziewałam się tego, że to będzie po prostu kwaśne. Ja wiem, że to jest tylko pianka, ale jaka pianka? I ile saszetek, ile mieszania i w ogóle zaskoczenie życia! Ale super, to jest pikantna cola! To jest zdecydowanie zestaw warty kupienia, naprawdę. A jak zwykle, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak oceniłam ten zestaw od 1 do 5, zapach, smak, zabawa i tak dalej, to wbijajcie na bloga, bo tam właśnie będzie taki spis na końcu wpisu, no i oczywiście mnóstwo zdjęć. Mam nadzieję, że bardzo podobał się Wam ten zestaw tak samo jak mi, mimo że nie była to pizza, ale jest to zestaw halloweenowy, więc jest tematycznie i życzę Wam oczywiście udanego Halloween i widzimy się w kolejnym odcinku, pamiętajcie, jak zwykle w środę. Trzymajcie się ciepło, ściskam Was mocno przez internet i do zobaczenia. Pa, pa!